Nie, nie przewidziało wam się. Cześć, witajcie, ja jestem Bryczko, witajcie w drugim sezonie gry PC Build Simulator. Dostała gra dużo aktualizacji, udało mi się też ją zoptymalizować. No dobra, to co, rozpoczynamy, dopóki... Niestety chcę tą muzykę jak najszybciej zmienić, a mogę tu na kompie. Niestety nie mam dodatku, który pozwala wybrać warsztat. Z tego co wiem, to dużej różnicy nie robi. Po prostu warsztat jak warsztat. Inne ułożenie, ale ja i tak muszę sobie przypomnieć grę. Grałem przez jakieś 15 minut. Dosłownie zrobiłem chyba 3 dni, 4 przepracowałem. Po prostu tak, żeby sobie przypomnieć zasady, jak gra działała, a jeszcze plus minus tam coś jednak pamiętam. Jakoś damy sobie radę. Ja muszę szybko podejść do kompa i zmienić utwór, żeby nie dostać praw autorskich, więc widzimy się za sekundę, jak już będę pod komputerem. Aha, nie zrobiłem cięcia. Dobra, dawać mnie to. Okej. Okay. Jak widzicie, teraz tutaj już jest trochę piosenek. Mostek Północny. Fajne nazwy. A, i w końcu gra jest 100% po polsku. O! Moja ulubiona piosenka, dysk twardy. Nanosząc pastę termoprzewodzącą. Coś kiedyś nazywał Morton i coś. Dobra, rozpoczynamy naszą zabawę w tej grze. Jak pamiętacie, tutaj dużo się nie zmieniło, biuro ogólnie trochę lepiej wygląda. Doszły nowe z tego apki, co wiem, zobaczcie na sklepie. To jest... bągle. Ogólnie dużo tego tutaj doszło, więc się tym będziemy bawić, ale to spokojnie z czasem. Ogólnie też się dowiedziałem, że można wejść do biosu, co kiedyś nie można za bardzo było robić. No, ogólnie takie rzeczy podstawowe teraz się dowiedziałem z powrotem. Sobie przypominałem. W końcu też zlecenia są po polsku, więc wiemy, o co chodzi. Z tego co patrzę, lepiej nie opłaca mi się dawać używanych części, bo później dają nam gorsze oceny, co się przykłada na te gwiazdki i tak dalej. Dobra, dawaj mnie to. Spokojnie, gro, ja wiem, jak jeszcze się grało. Plus, minus, jeszcze ogarnę podstawy. Mogę, o, zobaczcie, teraz dotykam F2 Delay, to mogę wejść do ogólnie ustawień. Niestety tutaj jest rozdziałka, że jest zrobiona. I co jest tą temperaturę? Ja widzę, że procesor teraz ma 3200 MHz prędkość procesora i ma temperaturę 28 stopni. I 1133 MHz prędkość RAM, pamięci RAM. Tylko że to jest tak rozmazane, że trudno się tutaj cokolwiek dojść. Dobra, ustawienia. Odrzuć zmiany i uruchom ponownie, żeby może było wejść do gry, do komputera. Trzeba te wirusy, wiecie, pobrać. A program antywirusów w ogóle się pobawimy trochę. Może tak dawno tego mi dźwięku brakowało. W ogóle też doszła jakaś nowa aplikacja Cloud Notes. Zobaczymy, co to w ogóle jest w międzyczasie. A ja sobie tutaj pobiorę tą apkę, zobaczymy, co to jest. Na swój komputer biorę. Muszę, żeby mieć aż 300 wirusów. Dobra, ja najwięcej miałem chyba 3. Ale 300 mieć. Te liczby tutaj brzmi nawet do 1000 lezą. Odbierz nagrodę. Tutaj w ogóle jest koniec dnia. Sobie to wszystko odhaczę. Ja dotrwałem do 5 stycznia 2018. Ogólnie datę nie wiem, jak zmienić, ale to spokojnie jakoś pójdzie. Dobra, to ponownie na szybko. Tak mi tej piosenki brakowało, co nam teraz przegrywa. Cześć, dzięki. Uściski wujek Janusz. PS. Musiałem pożyczyć $15 na paliwo, wiesz jak jest. Usuń. Boże. Zlecenie wykonane. Cześć Janusz. Mam nadzieję, że mi pomożesz. Mój komputer działa wolniej niż zwykle i myślę, że to może, że może kliknąłem na coś. Czego nie powinienem? Może mam wirusy. Z góry dzięki, Gary. Budżet 0, robocze godziny 100. Dobra. Cześć. Notes. Właśnie, chcę zobaczyć, co to jest. Okej, mogę sobie notateczki pisać. Sioki! Dobra. Znaczy, tego ja nie będę używał, ale to sobie zobaczymy. Chodźmy spać. W ogóle światełko zgaśmy, żeby to nam prądu aż tak nie marnowało. Trochę mniejsze rachunki będą. Pociągu nie będę pracować, ale wiecie. O, doszło trochę zleceń do pracy. Odpalamy światło.
Powinien też komputer wyłączyć, ale po co to komu? Chyba od końca. Odrzuć, cześć, chciałem podziękować za naprawę komputera, uruchamia się szybciej niż zwykle. Dobra, od tego Garego. Do zamontowania motoryka potrzebuję trochę więcej miejsca na kopię z podstawowych plików. Zainstalujcie na moim komputerze dysk 500 giga, przyniosę komputer zaraz z rana. Pozdrawiam, Gemma. Robocze godziny 250, budżet, dobra. To jaki jest dysk? HZ, dobra. To od razu sobie dodajmy jakieś dyski, tak w pamięć konsolową. Wezmę jakieś większe od razu z 3500. Git. No dobra, akceptujemy to. Okej. Okay. Nie wiem jak to działa. Tylko nie czytam. Czy możecie zamknąć, że mój komputer działa o wiele gorzej niż niż zaraz po zakupie i chyba jest trochę zaniedbany, wygląda na brudny. Zrobicie mu przegląd. Okej. Okay. Usuń wirusy i kurz, uszkodzona karta graficzna. Moja karta graficzna się usunęła i muszę ją zastąpić. Taką samą Nvidia GTX 970, może którą z modeli Shin. Przyniosę komputer rano. Chodzi o to, że tutaj możemy co najmniej dać, jak pisze, co najmniej karta GeForce GTX 970. Możemy dać mocniejszą, wtedy będziemy mieli później więcej, lepsze oceny, więc damy mu GTX 970. Mamy gamera. Nie ma wymogów z gamerem, więc mogę mu dać gamera, budżet nam na to pozwala. Git. Minus 300 dolków. Bank Megacore, dobrze wierzę, że w rzeczy nie jest. Tak, do 1000 mamy budżetu maksymalnie na minusie. Jutro przyjdą nam wszystkie części, bo to już widziałem. O, widzicie? O, przenieśli to z samego wejścia tu dalej. Dobra, zajmijmy się może od tego, bo tutaj nie ma dużo roboty, tylko odkręcić dwie, trzy śruby. O, jak od razu najszybciej chcę kupić, będę trochę na minusie, ale szybkie odkręcanie, żeby wam się to lepiej oglądało. Żeby szybciej odkręcać te śrubki, co nie? No to jest katorga. I przekręcać kable. Reszta to pół biedy, ale te kable i śruby, jak najgorzej trzeba wymienić jakąś płytę. O, co, to kupić to taką samą, a chciałem może lepszą. Trudno. Przepraszam, panie. Wygląd wentylacji do obudowy. O, mam to. A, jeszcze te. Zamknąć to trzeba. Klapkę. Podłączymy mu kable i od razu, gdy podłączymy kable, to się zajmiemy skręceniem obudowy, a komputer już niech startuje. Obchodzi mnie tylko, żeby się odpalił, więc w sumie nie musiałem podłączać wszystkiego. Tak naprawdę wystarczy, żebym podłączył zasilanie i kartę graficzną. Boże, na serio? Od kiedy komputer ma brak klawiatury i się nie odpali? Chyba ten jest do wyczyszczenia, z tego co widzę. Bo trochę to zajmie, ten głos czyszczenia jest irytujący. Irytujący w pół. Wiecie co ja zrobię, cięcie widzimy się, gdy go wyczyszczę. Dobra, jakieś 15 sekund czyszczenia i się udało. Nawet fajna piosenka leci, tylko boję się, że on ją zanim prawa autorskie, więc się zobaczy, bo ten odcinek wratuje tego samego dnia. Więc mówię, zobaczy się. W ogóle pamiętam, ja myślałem, że się wypalę. Na samym początku kanału, że tylko na chwilę i się wypalę po bardzo krótkiej chwili. A to tak patrzę, że leci już nam drugi rok na tym kanale, a ja jeszcze mam dużo kontentu. Szczerze, wiecie, każdemu prędzej czy później przyjdzie jakieś wypalenie, tak to raczej będziemy sobie tutaj pogadać w międzyczasie. Ale w sumie będę ja gadał, w międzyczasie jakieś, wiecie, każdemu przyjdzie jakieś wypalenie, ale mi nie, jeszcze nie przyszło, ale bardziej się kończy, mi się kontent skończy. A tak patrzę, że mamy listę rozpisałą na całą kartkę A4, opisaną z jednej i z drugiej strony. Tym, co chcę nagrać, więc długo jeszcze będziemy mieli co grać, więc no. Dobra, niech się odpali, zrobimy mu test i odstawimy go. I no co?
Na chwilę będziemy musieli zrobić krótkie cięcie, bo będę musiał na sekundę iść. Zobaczycie tutaj na czasie, bo ten czas jest zgodny z rzeczywistym. 400 wirusów, Boże. Dobra, i tylko ten postawimy tu. I co? Włączmy taką muzykę, żeby nam... Byliśmy w tym samym momencie i... Dobra, uniwersalna magistrala szeregowa. Fajna nazwa, dobra. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, jestem z powrotem, musiałam pójść zjeść. W ogóle powiedz coś, co mi jeszcze do jedzenia. Miałam dzisiaj pomidoróweczkę. Dobra, to zrobione, to zrobione. Fajnie. Dobra, widzę, że nowe części. Dodaliśmy następujące części. Z tego, co mi się zdaje, to są jakieś wentylatory, jakieś arktiki, dobra. Dysk jest z drugiej strony, z tego co pamiętam, w tej obudowie. No i git, dobrze pamiętam. Numer zasilacze, pamięć masowa, o, 500 giga. Gra jakiegoś laga przyłapała, z tego co widzę. Widzicie, ma takie opóźnione animacje. I co, system się zaczyna od razu budować? Dobra. Z tego co widzę, gra się laguje, nie wiem dlaczego. O, ale to spokojnie. Do końca tego odcinka da radę. Bitwa. Ta laguje się. Nieznacznie. Praktyce działało tak bardzo krótko. Tydzień temu instalowałem system na takim moim przenośnym laptopiku, żeby zrobić sobie taki mały przenośny laptopik na zasadzie biorę go sobie pod pachę. To instalowałem mu Windowsa 10 i tak teraz muszę zainstalować mu trochę słabszy, bo on ledwo daje radę sobie na tej 10. I powiem tak, no po prostu przesrany, no żeż tyle siedziałem, tak, tyle się męczyłem. Wezmieć? O! Tyle się męczyłem, tak. Siedziałem 4 godziny, a on i tak ledwo chodzi. Dobra, przy okazji weźmy nasz komputer, przygotujmy. Do tego, co będzie, bo... No ja nie będę kłamał, ten komputer będzie rozbierany nie jeden raz. Dlatego już i tak go zawczasu przygotuję, bo nieraz będzie rozbierany jako dawca części. Narządów i organów, oczywiście. Ja to dobrze wiem, więc dlatego od razu to mówię i przygotowuję już samą budowę. Rozbiorę ją najbardziej jak można, żeby zawsze ewentualnie można było sobie spokojnie, jak na wojnie. Dobra, panel przedni też nie jest raczej potrzebny. Dobra, jest już gotowy. Tak, jak mam włączyć komputer bez panela? Mnie nie pomyślałem lekko. No dobra, to kopalnia na przedni. Okazuje się, że jakimś sposobem muszę go odpalić. Nie, tam sam komputer jest zadziebisty, nie znasz się, bro. Dobra, chodzi, działa, odpala, git. Chodźmy się przespać, bo i tak nie mamy nic w tej chwili do roboty. Poczekaliśmy na zlecenia. Ała, jaki lak. Będę musiał na kolejny odcinek to naprawić. Dobra, do wymiany chłodzenie powietrza i usun kuszok. Okej, dobra, dawaj mnie to. I od razu wentylatorki.
Tu są chłodzenia procesora. Dobra, te najtańsze. Mortoni Thermale. Pomocy szybko, potrzebuję pomocy, pożyczyłem nowy komputer mojej mamy i chyba kupiłem coś, czego nie powinienem. No i zainstalował wirusa, no oczywiście. Okej, co ty chcesz? Witam, potrzebuję dać córce mój komputer w prezencie, ale ona potrzebuje dużo pamięci RAM, podobno. Potrzeba jej 16 giga, na mojej płycie głównej mam teraz 2 i 4 giga na kości RAM. Dobra, jaki tutaj masz RAM? On pewnie i tak wyleci, bo w Mortonik takich będzie wtedy 8. Bym mógł 8 giga tak zainstalować z tymi dwójkami. Więc pójdziemy w czwórki, czyli będę potrzebował przynajmniej 4 czwórek. Dobra. Dawaj mnie to. Pomału kończymy ten odcinek, jeszcze 2 dni. Tak myślę. Do poniedziałku w sumie. Dobra, tutaj mamy do wymiany. Dawajmy na początku tego z wirusami komputer matki nowiutki. No w sumie wygląda na w miarę nowy. W ogóle jak widzicie pod czwórką mamy guzik montaż rurek. Będziemy mogli rury sobie instalować chłodzenia wodnego. No i jeszcze klawiatura. Kable wszystkie powinny być moim zdaniem obok siebie, dobra. Od razu w BIOSie F2 Delayed. Zobaczcie co tutaj mamy. Niby nowy komputer, a procesor na jednej. Pentium Dual Core G. A nie no, nawet w sumie dobry. Nie taki średniawy ten komputer, ale w sumie wystarczy. Jak do matki taki. Jest to się zmiany. Odrzucił ruchy ponownie tam. Taki nijaki, wiecie. Ale do matki wystarczy chyba. Fajna muzyczka. Tylko boję się, że będę miał za nim prawa autorskie. I to już mówiłem kilkukrotnie, ale na serio mnie to bardzo martwi. Chyba. O, w ogóle daje dźwięk wyłączenia komputera. Normalnie nie było, był tylko odpalania. To z tego co słyszę, to jest odwrócony ten odpalania. Tak jakby na odwrót leciał. A teraz będzie. I tak jakby leciał od tyłu. No fajnie ty typie klikłeś, ale kliknął jeden czy dwa guziczki. 351 wirusów. Tak to nie jest rekord, bo rekord to był 420 jakoś chwilę temu. Dobra, dawajmy teraz ten 16 giga RAM-u. Ała, olak! Przepraszam za mój telefon. Dobra, na kolejny odcinek to już naprawię. Muszę ponownie uruchomić komputer. Żeby ten błąd naprawić, żeby, ale wiecie, w tym momencie mi się nagranie przerwie i będę miał problem, no. Chciałbym zobaczyć, jak tam jest procesor, ale to zrobię w ten sam sposób, co z tym komputerem matki. Pamięć. Dla mnie to trochę nie ma sensu, jak się okaże, że tutaj jest jakiś słaby procesor. W sumie to wtedy nie ma sensu, jak tutaj jest na przykład jakiś Celeron czy Pentium. To nie ma sensu też, nie ma sensu te 16 giga RAM-u. Nie no, raczej coś to... Chociaż nie, to jest 750 Ti. No to raczej będzie coś takiego średniowego, moim zdaniem. Czy widzę 1200 punktów? Nie. Taki będzie średniej jakości ten komputer. Tak moim zdaniem. Co tu mamy za procesor? Pentium. Ten co poprzednio. Nie no, nawet może być. Bo co ja wtedy wychodzę z tego stopnia bez zapisywania, jak mogę po prostu tak szybko. Dobra, palił się.
chłodzenie i kurz. Jak te śruby się wolno odkręcają. Widzicie, teraz tak wszystko trzeba wyczyścić. Ja tego wcześniej wam tego po prostu nie pokazywałam, ale w sumie teraz uznałem, że pokażę wam przynajmniej raz, czy jak się to robi. Teraz tutaj. I kurz wyczyszczony. To za procesor. Też celerony. Bo żeby nie zapomnieć o paszcie termoprzewodzącej. Powiedziałem parcie? Dobra, jest już dobrze. Dobra, nawet nie podchodzę tam dalej do progu. Okej. Okay. To niestety ruch jest taki toporny. 300 doków. Nowa karta graficzna. Usuń kurz. 9 dych, 3 dni na to. Mój komputer musi przejść porządne czyszczenie. Zajmujecie się tam? Chyba macie do... chyba dość mocno się grzeje. Jeśli chodzi o termin, to wyrobicie się przed tym i tym. Okej, chcesz plastikowe czarne przewody? Dobra. To okej, nowe części. Chyba będzie ostatnie zlecenie. Chcesz zwiększyć pamięć RAM do 16 giga. Konfiguracja. Dobra. Tu masz tam chyba, z tego co widzę, 8. Tak, to kupić kolejną 8 do tego. To w sumie tyle. Będą dwie takie same. Git. Chciałby czarne plastikowe kable. Ja w sumie też muszę kupić te przewody właśnie. Już masz. A mam zwykłe czarne plastikowe kable. I z tego co widzę, mówi, że mocno się grzeje, czyli pewnie pasa termoprzewodząca siadła. Nie ma pewnie jej tam w ogóle. Dobra. Koniec dnia. Mamy już 8 stycznia, czyli tak naprawdę chyba ostatni dzień pracy dzisiaj. Dobra, dawajmy najpierw ten, w którym jest mniej roboty, czyli na zasadzie włożyć jedną kostkę z pamięcią. To też damy jej taką samą, jaką tutaj była. I góra, o. Mam to. I wiecie, takim niskim kosztem jeszcze zrobiłem to, że już wszystko działa. Chyba może najpierw to. Odpal się? I czekam, żeby cię już wziąć. Chyba ten wyczyszczę i zmienię. Chciałbym sobie wszystkie kable. O ja pindole.
Dobra, usuńmy ten kabelek, bo trzeba założyć pastę termoprzewodzącą, bo pisało, że się grzeje, czyli nastawa chyba nie ma pasty. Chłodzenie. Jak wiecie, tak naprawdę już mogę odłożyć peceta, ale ja jeszcze usunę pozostałe kable, jak on prosił, że chce mieć czarne, to damy mu czarne kable, wtedy będziemy mieli większy plus u klienta taki. Wiecie, to nie jest dużo, ale taki nieznaczny plusik. W sumie nieznaczny, no duży plus dla nas. Chciał taki zwykły czarny, to damy mu zwykły czarny. Dobra, jeszcze tylko to. I teraz te. Ten już się PC odpalam, w międzyczasie jeszcze szybko budowę. I widzę, spełnia wszystko. Jak tu brakuje przewodów? Jakich przewodów? Brakuje przewodów. Patrzcie, nie podpiliśmy mu drugiego dysku. Nie, na pewno podpiłem tam, co miało być. Wiecie co, tak do sprawdzenia. Odłączę ten kabel i weźmę ten czarny. Na pewno czarny wziął? Tak. A teraz nie, teraz mam tutaj luźny plastikowy czarny. O. Git. Teraz jest komputer cały. No i dobra, czekam aż się szybko zrobię komp. Wiecie, będzie po prostu typa. Oj, on jeszcze ci ufala te produkty Team Group, bo daliśmy Team Grupa. Jeszcze jakimś szczęściem. Do zmontowania. Dobra, to już zrobimy w kolejnym odcinku, co nie? Ale jeszcze na koniec tego odcinka kupmy sobie może narzędzia i oprogramowanie. Mogę już coś kupić? Auto z włączki, tak bym to chciał. Auto z włączki. Auto z włącza. Dobra, zmówmy tylko części. Okej, dobra, nie daliśmy mu, kupił komputer od nas, nie ma pasty termoprzewodzącej i 3D marka. 3D mark pewnie będzie zainstalowany, znając życie, albo musimy zainstalować. Tutaj mu chcesz, żeby wymienić ci płytę. Ta główna idzie. Skylake. Skylake, czyli tutaj Mortoni H170. Dobra, dawaj Mortoniego. Badajmy zasilacze. Weźmy sobie tak 1 N i 2T. Git. I wiecie co? Jeszcze tutaj tylko zmienimy sobie muzyczkę.
chyba wszystko zamówiłam. Tak, to zamówione, przyjęte. Dobra, papa biuro. Kończymy. Koniec dnia. To co, to byłoby na tyle w tym odcinku. Ja byłem Meryczko, na razie, no i cześć, papa. Widzimy się w kolejnym odcinku z gry PC Build Simulator. Pa!